Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam serdecznie i zapraszam na główne wydanie Informacji Dnia. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przeciwnikami nowej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. O zawetowanie nowelizacji kodeksu wyborczego apelują m.in. Kukiz15, a także Polskie Stronnictwo Ludowe. Nową ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego Senat przegłosował pod koniec lipca. Zgodnie z nowelizacją każdy okręg będzie miał przypisaną konkretną liczbę mandatów. To sprawi, że próg wyborczy będzie zawyżony nawet do 12%. Eliminuje to jednocześnie mniejsze ugrupowania polityczne takie jak Kukiz15 czy Polskie Stronnictwo Ludowe. Obie partie wraz z partią Razem oraz Prawicą Rzeczypospolitej oraz Klubem Jagiellońskim wystosowali wspólnie apel do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o zawetowanie noweli kodeksu wyborczego. Założenia tej ordynacji doprowadzą do bardzo oczywistego skutku, mianowicie takiego, że mniej Polaków będzie miało swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim, spadnie zaufanie Polaków do systemu demokratycznego, niższa będzie frekwencja wyborcza. Mówił Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego. Szereg wątpliwości zgłasza także Prawica Rzeczypospolitej. Nowelizacja ustawy do Parlamentu Europejskiego godzi w wolność polityczną, ale także w prawa opinii publicznej, a również burzy tak naprawdę zasadę proporcjonalności. Mówił przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej dr Krzysztof Kawęcki. Sygnatariusze listu obawiają się, że nowa ordynacja to także krok ku systemowi dwupartyjnemu, czyli polaryzacji sceny politycznej na dwa główne obozy. I obawiam się, że gdyby ta ordynacja została przeforsowana, to następnym krokiem byłaby próba wprowadzenia podobnej ordynacji wyborczej do Parlamentu Krajowego, do Sejmu. Prezydent Andrzej Duda stwierdził w wywiadzie dla jednego z dzienników, że poważnie rozważa zablokowanie nowej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Decyzję w tej sprawie prezydent przedstawi w najbliższy czwartek. Warszawskich urzędników szkolił działacz radykalnej lewicy. To szkolenie dotyczące reagowania na symbole w przestrzeni publicznej, które mogło wpłynąć na decyzję o rozwiązaniu Marszu Powstania Warszawskiego. Ustalili to posłowie, którzy dziś weszli do ratusza, aby skontrolować motywy rozwiązania marszu z 1 sierpnia. Równocześnie na jaw wyszła komunistyczna przeszłość Ewy Gawor, która miała podjąć decyzję o rozwiązaniu marszu. Konieczna jest lustracja w urzędach, podkreślają eksperci. 1 sierpnia niemal dokładnie o 17 stołeczne władze rozwiązały Marsz Powstania Warszawskiego zorganizowany przez środowiska narodowe. Jak argumentowała szefowa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor, sposób ustawienia czoła pochodu i użycie flag miał nawiązywać do przemarszów z lat 30. włoskich faszystów i niemieckich nazistów. To są absurdy, mówią posłowie Kukiz15 Tomasz Rzymkowski i Bartosz Jóźwiak oraz poseł niezrzeszony Robert Winnicki, którzy weszli dziś do biura z poselską kontrolą. Okazało się, że Ewa Gawor jest na urlopie. Będziemy starali się spotkać z którymś z jej zastępców, z osób odpowiedzialnych, takich osób, które mogą nam udostępnić odpowiednie dokumenty, które mogą nam pomóc w dojściu do tego, dlaczego tak naprawdę, z jakich powodów, na podstawie jakich przesłanek został rozwiązany Marsz Powstania Warszawskiego. Informował poseł Robert Winnicki. Pracownicy warszawskiego biura nie byli skłonni do przyjęcia posłów. Na miejsce posłowie wezwali policję. Ponad pół godziny urzędnicy warszawskiego ratusza nie pozwalają nam skorzystać. Po kolejnych 10 minutach posłowie zostali wpuszczeni do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Kontrola wykazała, że szkoleniem urzędników zajmował się Jacek Purski, działacz radykalnej lewicy. Radykalna skrajna lewica pod płaszczykiem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego szkoli urzędników miasta stołecznego Warszawy, w jaki sposób walczyć z patriotycznymi symbolami na ulicach. To szkolenie mogło mieć wpływ na decyzję urzędników o rozwiązaniu marszu. Urzędnicy przekazywali posłom przede wszystkim informację ustną. Dlatego posłowie będą dalej wnioskować o okazanie dokumentów, zauważa poseł Kukiz15 Bartosz Jóźwiak. Mam nadzieję, że będziemy dalej drążyć i takie dokumenty wreszcie otrzymamy. Dokładnie imiennie, kto w tym szkoleniu brał udział. I bardzo istotna rzecz, na którą dzisiaj ustnie otrzymaliśmy odpowiedź, to, że za decyzją o
przerwaniu czy o rozwiązaniu marszu stoi personalnie, indywidualnie pani Gawor. Ewa Gawor to dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Jak informuje profesor Sławomir Cęckiewicz, kiedyś była podporucznikiem Milicji Obywatelskiej, absolwentką Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia Feliksa Dzierżyńskiego oraz pracownikiem jednego z departamentów MSW za Czesława Kiszczaka. Objęła ją ustawa dezubekizacyjna pozbawiająca esbeków przywilejów emerytalnych. Z Milicją Obywatelską oraz Ludowym Wojskiem Polskim związanych było wielu członków jej rodziny, m.in. ojciec, brat i dwaj mężowie. Przeszłość wpływa na jej decyzję, podkreśla Czesław Nowak, działacz opozycyjny w okresie PRL-u. Ona jest wierna jeszcze tamtemu ustrojowi i wierna jest poleceniom pani Gronkiewicz-Waltz. To jest zrozumiałe. Wykonuje tylko rozkazy te, które jej każą. Dlatego konieczna jest lustracja. Osoba z takimi powiązaniami nie może zasiadać na urzędniczym stanowisku, podkreśla radny Prawa i Sprawiedliwości Filip Frąckowiak. Nikt, kto był członkiem organów Służby Bezpieczeństwa PRL, Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, nie powinien pełnić funkcji w demokratycznej Polsce, a już szczególnie w tak wrażliwym miejscu jak Biuro Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Stołecznego Warszawy. Według politologa Jarosława Komorniczaka cała sytuacja może zaszkodzić Platformie Obywatelskiej przed wyborami samorządowymi. Wszyscy widzą już kuriozalność tej decyzji, widzą spore nadużycie urzędników i myślę, że jest to kolejny argument dla warszawiaków pokazujący, że jakaś zmiana w urzędzie powinna się odbyć. To nie jedyna kontrowersyjna decyzja warszawskiego Biura Bezpieczeństwa. W 2015 roku Ewa Gawor nie wyraziła zgody na koncert na krakowskim Przedmieściu organizowany w celu obrony telewizji Trwam. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą tak zwany mały ZUS. To szczególnie istotna informacja dla osób prowadzących niewielką działalność gospodarczą, bo to oni będą mogli skorzystać z możliwości płacenia niższych stawek na ubezpieczenie społeczne. Większość osób prowadzących działalność gospodarczą płaci każdego miesiąca co najmniej 1232 zł na ZUS. Dla niektórych taka suma to poważne obciążenie, bo ich przychody są niewielkie. Stąd też wielu drobnych przedsiębiorców, aby uniknąć kłopotów z ZUS-em, uciekało w szarą strefę, nie rejestrując swojej działalności. Ci, którzy chcieli być w zgodzie z prawem, płacili i narzekali. Aby uzdrowić tę sytuację, rząd przygotował ustawę o tak zwanym małym ZUS-ie. Przewiduje ona wprowadzenie zmniejszonej składki proporcjonalnie do dochodów dla tych, którzy mają przychód nie większy niż 5250 zł. Ustawa dotyczy 175 tysięcy drobnych przedsiębiorców. Niestety osoby płacące niższą składkę będą miały w przyszłości mniejsze emerytury. Podpisana dziś przez prezydenta ustawa wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku. 12 krążków, w tym 7 złotych i drugie miejsce w klasyfikacji medalowej. Z takim wynikiem polscy lekkoatleci kończą zmagania na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Nie zawiodła ta, na którą wszyscy liczyli, Anita Włodarczyk. Wynik 78-94 to nowy rekord Mistrzostw Europy. Rekord jest, który w sumie tak naprawdę wcześniej należał do mnie, więc tutaj jest pewna radość, pozostał niedosyt z tego względu, że naprawdę chciałam rzucić te 80 metrów. Włodarczyk złoty medal zadedykowała rodzicom, którzy mieli 40-lecie ślubu oraz zmarłej niedawno Irenie Szewińskiej, wybitnej polskiej lekkoatletce. Złoty medal za rzut młotem przywiózł do Polski także Wojciech Nowicki, natomiast Paweł Fajdek srebro. Ja akurat miałem ten, można powiedzieć, swój dzień konia. Dobrze się czułem, dobrze byłem nastawiony psychicznie. No i udało się, tak? Bardzo się cieszę, że udało mi się dwa razy rzucić 80 metrów. Nasz stosunek pojedynków w tym roku jest chyba z 8 do 4. Jakoś tak to wygląda, więc Wojtek naprawdę nie liczy. Wojtek naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Złoto w pchnięciu kulą wywalczyła Paulina Guba. No bardzo się cieszę, bo pokonać było mistrzyni świata to jest po prostu zaszczyt i po prostu trafiłam na swój dzień i to było moje pchnięcie.
Także bardzo się cieszę i jestem bardzo zadowolona. Złotem w pchnięciu kulą może się pochwalić Michał Haratyk, a srebrem Konrad Bukowiecki. Niezawodna była także nasza reprezentacja w sztafecie kobiet. Wiedziałam, że zadanie mamy podwójnie trudne, ponieważ dziewczyny są po biegu indywidualnym, który był 1,5 godziny przed finałem sztafety. Natomiast wiedziałam, że jesteśmy świetnie przygotowane. Był to mój sukces i kiedyś ten wynik pewnie dawał medale, ale tym razem był poziom kosmiczny na 400. Polacy nie zawiedli też w indywidualnych biegach. Te mistrzostwa są spełnieniem moich marzeń. Jadąc tam, miałam nadzieję, że nawiążę tą walkę o medal, ale wiedziałam, że będzie bardzo, bardzo trudno. A mimo to Justynie Święty udało się przywieźć złoty medal w biegu na 400 metrów. Medalowy dorobek Polaków o kolejne srebro powiększyła Sofia Nui w biegu na 1500 metrów. To, co robiłam przez parę lat na treningach, w końcu się przekuwa na to, jak biegam na zawodach. Srebro zdobył także Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów. Ten srebrny medal na tym nowym dla mnie też dystansie tak naprawdę jest moim małym, wielkim sukcesem i bardzo się z tego cieszę. W biegu na 800 metrów zwyciężył Adam Krzczot. Zapowiadałem już w zeszłym roku, że muszę tą tekturową torebeczkę na medale wymienić, bo się już nie mieszczą. Łącznie w Berlinie Polacy wywalczyli 12 krążków, w tym 7 złotych. W klasyfikacji medalowej zajęli drugie miejsce za Brytyjczykami. Opera, operetka, śpiew chóralny, a nawet ludowy. Krynica Zdrój już 52 raz przypomina, jak wszechstronnym artystą był patron festiwalu Jan Kiepura. Festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju to wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Chcemy edukować ludzi, żeby troszeczkę odeszli od tej lekkiej, łatwej muzyki disco polo i żeby coś posłuchali, czegoś piękniejszego, czegoś bardziej wrażliwego, czegoś wysublimowanego, czegoś, co skierowane jest do naszego wnętrza. Bo taka właśnie była muzyka Jana Kiepury. Na estradach pojawią się wykonawcy z Austrii, Japonii, Chin, Meksyku, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Czech, Węgier, a także Polski. Jest to gigantyczne, ogromne wydarzenie, w którym biorą udział tysiące artystów, mnóstwo zespołów technicznych i oczywiście wiele ludzi dobrej woli, wielu sponsorów. Dziś już festiwal odbywa się po raz 52. Serdecznie zapraszam Państwa na wszystkie imprezy, które organizujemy, czyli koncertów wieczornych nam zostało jeszcze, właściwie mogę powiedzieć, że 7. To są te główne, ale zapraszam też serdecznie na wszystkie inne wydarzenia towarzyszące. Mówił burmistrz Krynicy Dariusz Reśko. A festiwal to codzienne spotkania z artystami. Codzienne Uśmiechnij się z Kiepurą, gdzie patron festiwalu wraz z Martą Egert śpiewają do tłumów i oczywiście koncerty w kościołach. Wśród wybitnych artystów zobaczymy m.in. Adama Sobierajskiego, tenora Opery Krakowskiej. Można powiedzieć nieprzerwanie, prawie rok rocznie od 14 lat. Powiem tak, że poza macierzystą operą krakowską i śląską, gdzie jestem związany na stałe, to jest miejsce, w którym śpiewam najwięcej. Każdego roku w sierpniu za sprawą festiwalu imienia Jana Kiepury Krynica jest najbardziej rozśpiewanym miastem w Polsce i będzie nim do przyszłej soboty 18 sierpnia. Przedstawiciele obu państw koreańskich planują kolejne spotkanie. Ma się ono odbyć we wrześniu w Pjongjangu, stolicy Korei Północnej. Wrześniowy szczyt, jeśli do niego dojdzie, będzie trzecim w tym roku spotkaniem przywódców obu państw koreańskich, które ciągle formalnie są w stanie wojny domowej. Poprzednie dwa spotkania miały miejsce w kwietniu i maju w Panmunjomie. W przyszłym miesiącu przywódcy północy i południa mają się spotkać kolejny raz, tym razem w Pjongjangu. W związku z planowanym szczytem wierzę, że możemy znaleźć konkretne odpowiedzi na problemy, których oczekują ludzie.
mówi wysoko postawiony urzędnik z Korei Północnej. Jakie nastroje panują w Korei Południowej w związku z ofensywą dyplomatyczną na szczytach władzy? Zarówno szczyt, jak i rozmowy na wysokim szczeblu są dobre. Im więcej będzie spotkań przedstawicieli Korei Północnej i Południowej, tym lepsze wyniki osiągniemy. Ponadto mam duże oczekiwania, że wkrótce dojdzie do pojednania międzykoreańskiego i wreszcie także pokoju. Bardzo martwię się, że nasze władze jadą do Pjongjangu w Korei Północnej i chcą udzielać pomocy finansowej pochodzącej z południowo-koreańskich podatków. Szczyt jest niczym więcej jak pokazem. Będą rozmawiać w sekretnym pokoju i to może zaszkodzić naszemu krajowi. Przywódcy północy i południa deklarują, że na wrześniowym spotkaniu będą się starali naprawić dwustronne relacje i zakończyć utrzymującą się od dekad wrogość. Głównym celem szczytu jest wypracowanie fundamentów do formalnego zakończenia wojny koreańskiej z lat 1950-53. Bez prawdziwej denuklearyzacji nie będzie dalszych zmian, czyli traktatu pokojowego, gdyż Amerykanie uzależniają w ogóle rozpoczęcie rozmów i wprowadzanie traktatu pokojowego, który zastąpi traktat o rozejmie. Musi być to, prawda, powiązane z procesem rzeczywistej denuklearyzacji. Także mamy procesy ciekawe, natomiast jedna rzecz jest pewna, że mamy redukcję napięcia na Półwyspie Koreańskim. Mówi politolog dr Marceli Burdelski. Na razie nie ma prób nuklearnych oraz rakietowych. Dalszy rozwój sytuacji zależy od postawy komunistycznej dyktatury Kim Jong-una. Pytanie tylko, jak zachowa się reżim północno-koreański. Czy jest to faktycznie próba uregulowania spornych kwestii w zamian za uznanie reżimu i zapewnienie mu swoistej nietykalności, czy jest to tylko wybieg taktyczny mający na celu uzyskanie pomocy zagranicznej, która wpłynie znacząco na poprawę kondycji północno-koreańskiej gospodarki w zamian za niewielkie ustępstwa. Na razie droga do pokoju i pojednania na Półwyspie Koreańskim jest jeszcze bardzo daleka i znajdujemy się na jej wstępnym etapie, aczkolwiek sytuacja jest tak dużo lepsza niż rok temu, kiedy to mieliśmy praktycznie opcję militarną na stole. Mówi politolog dr Łukasz Stach. Kraj jest nadal objęty sankcjami ONZ w związku z rozwojem programu jądrowego i rakietowego. Obecnie Koreę trawi susza, która może spowodować kolejną wielką katastrofę humanitarną. Deszcz nie padał od początku lipca, a średnie temperatury sięgają 39 stopni. Wysychają pola ryżu i kukurydzy. I to wszystkie wiadomości na teraz. Zapraszam jeszcze po apelu jasnogórskim na kolejne informacje dnia o godzinie 21:20. Do zobaczenia.